Witamy Państwa, połowa czerwca, połowa miesiąca, zbliżamy się do wakacji, będziemy myśleć pewnie o wakacyjnym repertuarze. No i ten film, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać z dr Sylwią Frach, dzień dobry Panie Doktorze, witam bardzo serdecznie. Myślę, że jest takim zwiastunem wakacyjnego repertuaru kinowego i to na całkiem niezłym poziomie. Mowa oczywiście o filmie Wszystko o moim starym. Tak, i ja dodałabym jeszcze, że jest idealnym prezentem również na Dzień Ojca. O, zbliżający się. Tak jest. A zwłaszcza, że Robert De Niro, bo o którym będzie mowa i o jego roli ojca też powiemy podczas tego programu. Ale De Niro, powiem Pani, obejrzałem film, właściwie zawładnął tym filmem od początku do końca. To mężczyzna, ale ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na postać reżyserki, która zrobiła ten obraz, znana z Wytańcz to, to był 3 lata temu, 2020 rok. No i oczywiście jest tam jeszcze rola komika, stand-upera, czyli Sebastiana Maniscalco. Więc taki film, który ma bardzo różne ciekawe postaci. Przyznam się, że jestem pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o reżyserię tego obrazu. Tak, Laura Teruso, reżyserka, amerykańska reżyserka, scenarzystka, która być może nie jest aż tak popularna w Polsce. 8 lat temu ukończyła szkołę filmową i proszę sobie wyobrazić, że od ukończenia szkoły filmowej zdążyła już wyreżyserować 4 filmy fabularne. Więc 4 filmy fabularne, odcinek serialu Dickinson na Apple TV i ma wkrótce ukazać się również eksperymentalny film dokumentalny w jej reżyserii. No, to czyli dosyć sporo, tak, co 2 lata film, to całkiem nieźle. Tam mieszanka, tak jak mówiliśmy, De Niro staje naprzeciwko tak naprawdę, no, no też znanego aktora, co by nie powiedzieć, takiego charakterystycznego. Bardzo, ponieważ jest Sebastian Maniscalco, jest komikiem, jest aktorem, wydał 6 specjalnych komedii i miał również drugoplanowe role filmowe i nie byle jakie i nie w byle jakich filmach, ponieważ zagrał w Green Book w 2018 roku, ale również zagrał rok później u Scorsese w Irlandczyku i tam zagrał rolę gangstera Joe Gallo. Czyli wiemy już, że tło mamy dobre, właściwie ten podkład. Tak. Pod tę filmową jajecznicę wakacyjną, taką. No to zanim przejdziemy do ostatniej części, a między innymi właśnie dotyczącej życia Roberta De Niro, to może pytanie takie już wakacyjne iście, pani doktor? Będzie dotyczyć De Niro, czy nie? Będzie dotyczyć De Niro. No to słuchamy pani. Szanowni Państwo, proszę podać tytuł filmu, w którym Robert De Niro wystąpił u boku Meryl Streep. Piękne to było, piękne, ale takie dawne, dawne czasy, oj dawne. Czas na seans, małpa, czas na opole.pl, czekamy na prawidłowe odpowiedzi z Państwa strony. 2 pierwsze prawidłowe honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć Kin Helios. Zapraszamy. No a tak jak mówiłem, teraz nie o twórczości filmowej, bo taka rzecz ciekawa się wydarzyła, bo już zaczęła Pani i powiedziała Pani o Dniu Ojca, zresztą z ojcem w tytule De Niro ma filmy i to bardzo różne, o różnych ojców tutaj chodzi, prawda? Zgadza się i dlatego od razu to nawiązanie, prawda, ono nam się tutaj pojawia. Podobały się panu te filmy? Już z De Niro w roli ojca i teścia? Jedne tak, a drugie może niekoniecznie, może tak powiem, bo sięgając do korzeni i sięgając do słynnej książki i do dawnych filmów, tak, te nowsze może niekoniecznie, czyli od sagi Ojca Chrzestnego do sagi o tych współczesnych filmów, o jego roli ojca, właściwie teścia. Teścia, prawda? No prawda? Tak. To może już może mniej koniecznie. No ale rzeczywiście na planie rzecz się zdarzyła taka dosyć nietypowa, bo on po raz kolejny został ojcem. W życiu prywatnym, zgadza się. I to jest też ciekawe, bo tajemnica była skrzętnie ukrywana, dopiero gazety gdzieś tam obwieściły to, portale sensacyjnie, nawet cały plan filmowy o tym nie wiedział, więc to też jest taka ciekawa rzecz. No, tak. De Niro okazuje się mężczyzną płodnym jest w wielu wymiarach. Jest.
Ale co by nie powiedzieć, to rzeczywiście aktor, który zapisał się złotymi z głoskami w historii kina. W ogóle chyba bez żadnego wątpienia. Oczywiście i taki rzeczywiście, powiedziałabym, aktor, jeden z ulubionych aktorów Scorsese. Scorsese też, tak dokładnie wspomnianego dzisiaj. To na koniec może dosłownie, no żeby Państwu też nie zdradzać, bo to też nie o to chodzi, ale parę zdań z fabuły. Cóż teraz ten Robert De Niro, ojciec, będzie wyprawiał, bo kilka scen jest, no musimy się uśmiechnąć, niezależnie od wszystkiego. Tak, ojciec i znowu przyszły teść. Tak. Rzeczywiście mamy tego Roberta De Niro, który jest ojcem, ma jednego syna, ale jako Włoch oczywiście jest bardzo prostolinijny, charakteryzuje się bardzo specyficznym poczuciem humoru i jego właśnie jedyny syn planuje oświadczyć się swojej partnerce, więc ojciec bardzo mu kibicuje i chce mu w tym pomóc, ale oczywiście chce poznać rodziców przyszłej panny młodej, ale oczywiście ma swoje standardy i chce sprawdzić, czy po prostu rodzice partnerki jego syna będą odpowiadali jego standardom. I rzeczywiście zostaje zorganizowany wyjazd weekendowy. Którego najbardziej nie chce jego syn. Tak, tak. A wiemy, że rodzice przyszłej panny młodej są zamożnymi ludźmi. Więc ten weekend w tej luksusowej rezydencji będzie wyglądał inaczej niż w klasycznym domku pod Palermo. Właśnie. Nie, prawda? Właśnie. Nie obędzie się bez zgrzytów z całą pewnością i nieporozumień. No i teraz pytanie, czy ten ślub, który ma się wydarzyć, dojdzie do skutku? Czy tak będzie, czy nie, to już przekonają się Państwo na ekranie, tego Państwu z całą pewnością nie powiemy. Zapraszamy. To taki pierwszy element, o którym mówiliśmy, który zwiastuje nam chyba okres wakacyjny w kinie, co by nie było. Chociaż też oczywiście o kinie nieco poważniejszym będziemy mówić w naszych kolejnych odcinkach, a dzisiaj po prostu dajmy Państwu dawkę dobrego humoru. Doktor Sylwia Frach, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. A my Państwa zapraszamy tradycyjnie za tydzień na kolejny nasz program.